Panie Gabrysiu, na trasie spotykam dzisiaj z Piszczaca do Kodnia rowerzystów. To Wasza inicjatywa? Tak, to już jest drugi rajd, który organizujemy podczas tych wakacji. Tym razem jedziemy do Kodnia. Jest to dosyć daleka trasa, bo w tą i z powrotem to jest około 40 km. A mamy w większości dzieci, nawet takiego 8-latka, który twierdzi, że z pewnością sobie poradzi, no i oczywiście wierzymy w niego. Mieszkańcy gminy Piszczac polubili jazdę rowerem? Zdecydowanie. Bardzo lubią jeździć nie tylko dzieci, ale również dorośli. To pomysł na spędzenie wakacji? To jeden z pomysłów na spędzanie wakacji. W lipcu dużo się u nas dzieje. Mieliśmy w ostatnią sobotę spływ kajakowy, wyjeżdżaliśmy z dziećmi do parku linowego, wyjeżdżaliśmy na baseny do Łukowa, mieliśmy nocowanie w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury.